Nasz klub z Żadełko powstał w 1961 roku. Obecnie obchodzimy 60-lecie. Jesteśmy z tego bardzo dumni, żeśmy tyle lat przetrwali w tych czasach. Na początku było to trudne, bo nie było siedziby konkretnej. Spotykaliśmy się po domach prywatnych. Później nas przejęło Społem i tam wystawy robiliśmy w klubie nad Stawem, a później nas przejęło Centrum Kultury w Pszczynie, gdzie istniejemy do dzisiaj. No i obecnie nas nie jest już dużo, 10 malarzy, jeden rzeźbiarz. No, jesteśmy takim zgranym zespołem, spotykamy się raz w miesiącu. No, jest to bardzo miłe, przy kawce omawiamy, co byśmy chcieli malować. Czasami przynosimy obrazy do krytyki. No nie wszyscy lubią wysłuchiwać krytyki, ale nikt się nie obraża, bo to jest taka zdrowa krytyka. Także jest to bardzo takie konstruktywne, pożyteczne. No każdy ma tą swoją pasję, jesteśmy już w tych latach takich wolnych, że możemy coś robić dla siebie, nie? Jest to bardzo takie fajne.